A przy telefonie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie. Zaczynamy Wielki Post. Ksiądz, z jakimi postanowieniami? To z jednej strony takie trochę intymne pytanie oczywiście, ale myślę, że mogę ujawnić to, że no po pierwsze chciałbym trochę bardziej przede wszystkim chciałbym zrezygnować z pewnych niepotrzebnych spraw, które absorbują trochę uwagę takich rozrywkowych typu surfowanie po internecie, co staje się już niemal nałogiem. Natomiast no więcej czasu poświęcić może na sprawy bardziej ważne i poważne, związane choćby z lekturą dobrych prac, dobrych książek. No poza tym oczywiście, że nie ukrywam, że też potrzebuję odnowy takiej duchowej poprzez modlitwę i to jest rzecz, którą też chciałbym jakoś zaakcentować, po prostu wykorzystując więcej czasu na modlitwę. Wielki Post przygotowuje nas do zmartwychwstania, przygotowuje nas do Wielkiej Niedzieli, ale jest tak, że jest zmartwychwstanie, potem dalej będziemy żyli w tej atmosferze duchowej, bo jest stulecie urodzin Jana Pawła II, a potem beatyfikacja księdza kardynała Wyszyńskiego. O świętym Janie Pawle II mówimy, opowiadamy w każdą sobotę od godziny 11 do 12. Wyruszyliśmy w podróż z Janem Pawłem II. Byliśmy już w Wilnie, w Wilanowie, w Warszawie. W tym tygodniu w najbliższą sobotę będziemy w Krakowie opowiadać o tych młodzieńczych latach świętego Jana Pawła II, a na razie, tak jak to było w doświadczeniu mojego życia, ksiądz kardynał Wyszyński jest w cieniu. W jaki sposób z tego cienia wydobywać księdza kardynała Wyszyńskiego? Faktycznie jest w cieniu, można powiedzieć, że troszeczkę role się zamieniły. Kiedy ja jeszcze sięgam wczesnej swojej młodości i przypominam sobie obecność obu wielkich kardynałów, kardynała Wyszyńskiego i kardynała Wojtyły, przypomina mi się taka sytuacja z roku bodajże 78, kiedy w Poznaniu było nawiedzenie obrazu Matki Bożej i obaj kardynałowie byli oczywiście na tej uroczystości. Jeden przewodniczył, drugi wygłaszał homilię. Jako klerycy robiliśmy zdjęcia, robiliśmy slajdy, mieliśmy właściwie jeden film wtedy do dyspozycji. I pamiętam, że kiedy dzieliliśmy się później tymi wywołanymi zdjęciami, przypadło mi kilka zdjęć z kardynałem Wojtyłą, który no zdecydowanie do października był postacią drugoplanową, był postacią w cieniu. Jako młody kleryk dostałem właśnie te zdjęcia, które były najmniej w cudzysłowie wartościowe, natomiast koledzy podzielili się tymi, które były szczególnie cenne, a więc tymi, na których był ksiądz kardynał Wyszyński. Przepraszam za ten drobny epizod, ale chcę przywołać tylko tę myśl, że sytuacja się rzeczywiście odwróciła po wyborze kardynała Wojtyły. To przesunięcie światła i cienia radykalnie się zmieniło. Jak w tej chwili wydobywać kardynała Wyszyńskiego? Po pierwsze, śmiem twierdzić, że warto i trzeba, dlatego że to jest postać absolutnie wyjątkowa. No, ta nazwa, to określenie prymas tysiąclecia nie ma charakteru tylko technicznego w znaczeniu przeprowadzenia za czasów księdza prymasa Polski w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, ale to jest no tytuł, który ukazuje rzeczywiście jego zasługi. I myślę, że no trzeba tutaj działać na wielu polach, bo my zawężamy zazwyczaj prymasa Wyszyńskiego do jego pobożności maryjnej, do jego martyrologii, ale przede wszystkim sądzę, że należałoby akcentować zasługi księdza prymasa w tym wielkim dziele transformacji Kościoła w Polsce po Soborze Watykańskim II. I to jest kilka takich płaszczyzn, które należałoby tutaj promować, wydobywać, przypominać, mówić po prostu o tym. Właściwie jak rozpocząć podróż? Jak odsłonić dla samego siebie to wielkie dzieło prymasa tysiąclecia?
Sądzę, że trzeba właśnie sobie może najpierw dokonać takiej mapy tej podróży, skoro ma być to jakaś podróż w głąb tajemnicy osoby i dzieła prymasa Wyszyńskiego. Ja bym oczywiście rozpoczął, co wydaje się rzeczą naturalną, od pewnej refleksji biograficznej, od zwrócenia uwagi na jego dzieje życia, bo są to dzieje przecież dość z jednej strony typowe, a z drugiej strony jednak dość szczególne. Mówimy tutaj o człowieku, który no chociażby, prawda, patrząc tak najkrócej, najprościej na jego biografię, to jest człowiek, który przechodził oczywiście stosowną formację intelektualną. I już tutaj zaznaczają się tytułem jednego tylko przykładu drobne ciekawostki, mianowicie młody Stefan Wyszyński wybrał po odczuciu powołania kapłańskiego, wybrał seminarium we Włocławku, mimo że nie było to seminarium jego diecezji, ale wybrał je dlatego, że będąc człowiekiem ambitnym, wybrał jedno z najlepszych seminariów duchownych w Polsce, chcąc rzeczywiście zgłębiać wiedzę teologiczną w sposób no, bardzo kompetentny. To jest człowiek, który oczywiście rozwijał tę swoją formację później na kulu. To jest człowiek, który został dotknięty traumą II wojny światowej, która przerwała jego aktywność naukową. Mało znanym epizodem jest fakt, że ksiądz prymas przygotowywał habilitację z zakresu, no można powiedzieć, nauki społecznej Kościoła. Chciał się zajmować moralnymi i społecznymi aspektami bezrobocia. I zgromadzone materiały no niestety zginęły w czasie wojny, spłonęły w czasie wojny całkowicie doszczętnie. To jest człowiek, który oczywiście był związany z grupą Campinos, który był gorącym patriotą i to jest osobna ścieżka tej refleksji, ale to jest wreszcie człowiek, który zostaje dość dla siebie niewątpliwie nieoczekiwanie biskupem lubelskim, a wkrótce potem po śmierci kardynała Chlonda w 1948 roku zostaje prymasem Polski. No i tu się rozpoczyna to wielkie dzieło prymasowskie, które z jednej strony wyraża się w płaszczyźnie politycznej, ale przede wszystkim w płaszczyźnie kościelnej. I myślę, że właśnie należałoby tych kilka płaszczyzn wyodrębnić, zarówno zaangażowania społeczno-politycznego, ale jeszcze wcześniej i przede wszystkim tego właśnie dzieła transformacji Kościoła po okresie Soboru Watykańskiego II. Należałoby oczywiście zwrócić też uwagę na pewne teologiczne nowości w nauczaniu prymasa. To był człowiek, który był prekursorem teologii rzeczywistości ziemskich. Był jednym z kontynuatorów, ale wybitnym kontynuatorem specyficznie polskiej teologii narodu. To był człowiek, który no, bardzo głęboko wyrażał coś, co można nazwać katolickim feminizmem, co jest właśnie wyrazem wielkiego szacunku dla kobiety. Nie zawsze zwracamy uwagę na to, że szacunek i kult Matki Bożej Częstochowskiej przede wszystkim, ale w ogóle kult Maryi, to był jednocześnie wielki impuls do pochylenia się nad godnością kobiety. No i tych tematów, które można by było wyodrębnić, jest na pewno dość dużo. No a później trzeba by było je systematycznie jakoś rozwijać. Na przykład rozwijać myśl księdza kardynała. To była taka prosta myśl. Mówicie, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Miłość. To są takie słowa, które łatwo zapamiętać, tak? A jak człowiek coś pamięta, to łatwo, żeby to coś stało się pewnym drogowskazem na życie. Ksiądz kardynał Wyszyński, beatyfikacja za 100 dni, stąd dzisiaj rozmowa o księdzu kardynale, ale też stąd przypomnienie o tym, że pamiętamy nie tylko o świętym Janie Pawle II, ale i o tym uścisku, który w 78 roku miał miejsce na placu świętego Piotra, kiedy Jan Paweł II przytulił księdza kardynała Wyszyńskiego i można powiedzieć, wtedy rozpoczęła się ta wielka podróż
Kościoła polskiego i nie tylko polskiego Kościoła, ale Kościoła powszechnego razem ze świętym Janem Pawłem II i my taką podróż odbywamy. Ale ponieważ ksiądz profesor powiedział na początku rozmowy, że postanowił mniej czasu spędzać w internecie, co jest słusznym postanowieniem i właściwie każdy z nas powinien mieć takie postanowienie. Lepiej słuchać radia i czytać książki niż surfować po internecie, ale to postanowienie jest od dzisiaj, czyli do wczoraj jeszcze ksiądz profesor trzymał rękę na pulsie i wie, co się dzieje w kampanii prezydenckiej, o co chodzi w tych wyborach prezydenckich. Jakie są refleksje na początku tej kampanii wyborczej? No, refleksje są dość przygnębiające, bo po raz kolejny, ale myślę, że jednak w sposób wyjątkowo ostry, politycy i sztaby wyborcze, niektóre przynajmniej, odchodzą od nawet podjęcia próby, merytorycznej dyskusji, od przedstawienia realnych poglądów na zmianę istniejącego stanu rzeczy, jeżeli widzą taką możliwość i potrzebę. Natomiast no, pojawia się bardzo brutalna kampania oparta na zniesławianiu, na przekłamywaniu, na obrzucaniu się inwektywami i to no, bardzo źle wróży. To jest sytuacja właśnie taka, w której znowu wydaje się, że naczelnym elementem, motywem wyborczym będą emocje, a nie rozsądek, a nie no, realne jakieś takie postulaty. Mówię oczywiście bardzo ogólnie, ale jednocześnie no, mam świadomość, kto jest tutaj stroną atakującą. Wiadomo, że zazwyczaj chyba tak to bywa, nie jestem jakimś strategiem, ale wydaje mi się, że w sytuacji, w której odczuwam własną słabość, niemoc argumentów racjonalnych, no to sięgam po siłę, po właśnie środki siłowe. No, natomiast zasada, która jest mi bardzo bliska, to jest ta zasada, która jest wypisana gdzieś tam w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim plus ratio quam vis, bardziej rozum niż siła. No niestety dzisiaj jeszcze chyba należałoby sparafrazować tę zasadę, mówiąc bardziej rozum niż kłamstwo, bardziej rozum niż fake news, bardziej rozum niż zniesławianie. I takiej dyskusji bym oczekiwał. No natomiast niestety te początki, a już właściwie no kilkanaście chyba dni kampanii, która się toczy, przekonują, że nie jest to dobry klimat dla powagi argumentacji i debaty publicznej. Powiedzmy, że to jest walka o duszę i o przyszłość Polski, ale tej amunicji drugiej stronie, czyli opozycji, dostarczają takie przypadki, jak ostatnio bulwersujący Jean Vanier. Pewno ksiądz profesor pochylił się nad tym przypadkiem i pewno do jakiejś konkluzji, wniosków doszedł. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo dramatyczna sytuacja. Człowiek, który no był pewną, można powiedzieć, przepraszam za patos, ale taką ikoną właśnie dobroczynności, wrażliwości, twórca Arki, twórca właśnie no, głębokiego zaangażowania się w osoby niepełnosprawne intelektualnie, okazuje się człowiekiem, który no, w sposób bardzo perwersyjny wręcz potrafił się zachowywać, no bo za perwersję uważam tutaj takie akty seksualne, które są właśnie molestowaniem, wykorzystywaniem osób, na dodatek właśnie o takiej kondycji no, pewnego, przynajmniej częściowego jakiegoś ubezwłasnowolnienia. To jest sytuacja bardzo brutalna. I rodzi się, to jest, powiedziałbym, no, z punktu widzenia człowieka wierzącego, z punktu widzenia teologa, to jest pytanie o mysterium iniquitatis, o mysterium nieprawości. Bo to jest właśnie nieprawość, ale to jest też mysterium, to jest jakaś tajemnica, której nie potrafię po prostu rozwikłać, dlaczego właśnie takie zło, dlaczego taki człowiek. No staję tutaj bezradny, ale z drugiej strony wiem, przypominam sobie tutaj takie genialnie proste zdanie Jana Pawła z Pamięci i Tożsamości, napisane oczywiście w innym kontekście geopolitycznym,
że jest miara wyznaczona złu. Jestem głęboko przekonany i drugie zdanie, które mi się tutaj kojarzy, no to jest zdanie świętego Pawła, tam gdzie jest grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Myślę, że po tych krzywych liniach Pan Bóg jednak przy naszej pomocy napisze coś bardzo, bardzo prostego i bardzo wyrazistego. Nie chcę tutaj moralizować, nie potrafię też przedstawiać jakiegoś prostego komentarza i prostego rozwiązania. Jestem wstrząśnięty, ale jednocześnie jestem głęboko przekonany, że przy Bożej pomocy, jeżeli się potrafimy zaangażować w sposób konkretny i realny, będziemy w stanie także z tej nieprawości stworzyć coś konstruktywnego. I to jest zadanie na Wielki Post. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:34.